Reklama. Samochód wjechał w kobietę z dwójką dzieci w Wejherowie. Lekarze walczą o życie sześciolatki. Będą dodatki covidowe dla personelu niemedycznego, zapowiada NFZ i podaje konkretną kwotę. 8 urodziny Vox FM to właśnie dzisiaj. Świętujemy i zdradzamy Wam kulisy naszej pracy. Na zegarach 15 w studiu Vox FM witamy Rafała Piecha. Dzień dobry i zapraszamy na wiadomości. Lekarze walczą o jej życie. W Wejherowie na Krajowej 6 na przejściu dla pieszych doszło do potrącenia 6-letniej dziewczynki. Jak podaje policja i straż pożarna, 6-latka wymagała reanimacji. Więcej o tym nasza reporterka Dominika Bakura. Do zdarzenia doszło chwilę po godzinie 12 w Wejherowie na ulicy Gdańskiej. Policjanci wstępnie ustalili, że 6-letnia dziewczynka przechodziła z osobą dorosłą i innym młodszym dzieckiem przez przejście dla pieszych, kiedy doszło do potrącenia. Dziewczynka została przetransportowana do szpitala, na miejscu natomiast trwają oględziny. Na ten moment kierowcy jadący Krajową 6 muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. 5000 zł jednorazowego dodatku. Taką kwotę ma dostać personel niemedyczny szpitali, poinformował o tym Narodowy Fundusz Zdrowia. Chodzi o osoby, które pracują w placówkach z pacjentami covidowymi. Prawo do jednorazowej wypłaty będą miały osoby, które pracowały z takimi chorymi przez co najmniej 21 dni od 1 czerwca do 30 listopada. Rosnące liczby zakażonych i zgonów powodują, że górale zaczęli się chętniej szczepić. Widać to m.in. w punktach szczepień w Zakopanem. Ludzie się boją, mówi lekarz Jerzy Toczek, koordynator akcji szczepień w powiecie tatrzańskim. 3 tygodnie wstecz, tygodniowo szczepiliśmy około 100, a teraz szczepimy tygodniowo około 300-350 osób. Grobo około 20% to jest ci, którzy się pierwszy raz szczepią, ci niedowiarkowie. Wydawać by się mogło, że rzeczywiście ten strach, który dookoła nas zaczyna się szerzyć, zagląda ludziom w oczach. Nie chciałam, w końcu się zdecydowałam, ale teraz się cieszę. Zadowolona jestem, że szczepionkę wzięłam. Trzecia jak będzie, to też weźmiemy. Trzecia dawka. A dlaczego tak się pani decyduje? Dlatego, że nie mam zamiaru się zarazić COVID-em. My się szczepiliśmy dzisiaj całą rodziną. Cała trójka przyjechaliśmy na szczepienie. Pacjenci ci starsi to pamiętają o tej trzeciej dawce, więc mamy sporo starszych. Natomiast pierwsza dawka to jest przedział wieku 40 lat, więc to w takim przedziale średnim wiekowym. Z lekarzem i góralami rozmawiał nasz reporter Łukasz Bobek. Jak ocenia Jerzy Toczek, w takim tempie już niebawem Zakopanem zaszczepionych będzie ponad połowa mieszkańców. Była posłanka Bożena K. zatrzymana przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Miała złożyć w latach 2015-2018 fałszywe oświadczenie majątkowe. Według śledczych nie uwzględniła w nich rzeźby o wartości 54 tysięcy złotych oraz faktu posiadania zobowiązań przekraczających 10 tysięcy złotych. Ponadto miała przywłaszczyć 320 tysięcy złotych przeznaczonych na działalność biura poselskiego. Wiadomości Vox FM. To są nasze urodziny. To, że Paweł Donsbach czyta wiadomości na antenie Vox FM, dla naszych słuchaczy nie jest tajemnicą. Ale czy wiecie, jak się przygotowuje do każdego serwisu informacyjnego? Z okazji naszych 8 urodzin uchylamy Wam nieco rąbka tajemnicy. Paweł w Voxie jest od lat i dla wielu stał się postacią, dla której włączają wiadomości. Nie tylko dlatego, że doskonale je prezentuje, ale potrafi rozbawić kolegów, słuchaczy, no i samego siebie. Armenia pan nazywa się Dawid Niezwykłe odkrycie w kościele świętego Józefa w krakowskim Podgórzu. W trakcie prac remontowych na wieżu świątyni, przepraszam. Mówi rzecznik Ostrzeszowski. Ostrzeszowskiej, bardzo trudne słowo, policji. Tytułowany Brytyjczyk. Wczoraj 4-0 pokonał sam Podorę. Nie ciągnijmy już tak. Ale takie sytuacje nie zdarzają się często i są raczej wypadkiem przy pracy. Bo do każdego wydania wiadomości trzeba się odpowiednio przygotować. W przypadku Pawła zaczyna się to już o świcie. Od 7 lat w Vox FM przygotowuję dla Was i czytam wiadomości na antenie naszego radia. I to niemal zawsze o poranku. A to oznacza, że trzeba bardzo wcześnie wstać i być dużo wcześniej w pracy, bo pierwsze wiadomości emitujemy o godzinie 6, no ale trzeba je przygotować, więc jesteśmy tu około 5 rano, aby zebrać dla Was wszystkie najważniejsze informacje i żebyście byli bardzo dobrze poinformowani już od samego rana. Czyli tak, budzik nastawiony przynajmniej na godzinę co 5 minut. Później wielki kubek pysznej kawy, kilka plotek z Martą Kiermasz i zaczynamy z Wami dzień. A Paweł możecie usłyszeć na naszej antenie nie tylko w wiadomościach. Co tydzień w niedzielę zaprasza Was na porcję najważniejszych doniesień ze świata muzyki i filmu. Przeprowadza też wywiady z artystami. A my z urodzinowym wydaniem wiadomości wracamy już za godzinę.
Pogodnego dnia życzy sponsor programu. Właściciel sklepów Gzela. Wędliny zborów. Tego wieczora deszcz. Przepraszam, ubawiłem się z Pawła za każdym razem, jak słyszę Pawła nam z Bachatem. To jedyne, co mi się kojarzy, to właśnie śmiech. Dobra, do śmiechu nie będzie tego wieczora mieszkańcom Olsztyna, bo tam deszcz ze śniegiem. Gdańsk, Koszalin, Szczecin skąpane w deszczu, a w Gorzowie Wielkopolskim nawet możliwe, że sam śnieg. W Poznaniu i w Bydgoszczy deszcz ze śniegiem również. Kierowcy w Zakopanem i w okolicach Krakowa, tam noga z gazu, bo uwaga, wieczorem będą mgły. Temperaturowo 0 w Suwałkach, 1 na plusie w Olsztynie, w Białymstoku, w Warszawie, w Bydgoszczy, w Gorzowie, w Zielonej Górze i w Poznaniu, a na samym morzu nawet 2-3. Pogodnego dnia życzy sponsor programu. Producent wyrobów z kociewskiej wędzarni Gzela. Wędlin zborów. To jest 6 minut po godzinie 15. To jest dzień, to są 8 urodzin, to jest dzień 8 urodzin Vox FM. O właśnie, odliczamy kawałki 8-lecia. W tej godzinie pojawi się już numer 2 najczęściej granych utworów na naszej antenie. Dzisiaj tylko dodam, z redaktorskiego obowiązku jest dzień placków. Jeżeli to się komuś jakoś łączy, to... Właśnie tak się zastanawiam, czy tort jest również plackiem? No w jakimś sensie pewnie jest, w związku z tym wiecie, to jest wszystko tak pomyślane, tu nie ma przypadków. Axel Ingrosso, gramy. Nareszcie czwartek, 14 po 15, 2 grudnia, 8 urodziny Vox FM. Dzisiaj przez cały dzień świętujemy, oczywiście razem z wami. Bardzo dziękujemy za wszelkie przejawy pomyślności, SMS-ki. Tutaj jeden w dniu 8 urodzin, wszelkiej pomyślności, wielu wiernych słuchaczy mamy oraz moc zdrowia i uścisków dla całego radia Vox FM. Serdecznie dziękuję. Ja bym do tego jeszcze dodał, żeby nasz szef żył wiecznie. Taki to złoty człowiek, złoty człowiek. Wszystkim życzę. Dzisiaj tak się złożyło, że w dniu 8 urodzin, także dzień placków, ja się zastanawiałem, czy tort może być plackiem. Marina z Warszawy szybciutko spieszy z wyjaśnieniem. Jak najbardziej placek to taki tort, który bardzo utył. Podoba mi się. To ja dzisiaj będę plackiem w takim razie po tych wszystkich tortach. Adam pisze, że z placków najbardziej lubi leżeć plackiem. O, kochany, konkurencja w temacie jest naprawdę bardzo duża. My dzisiaj odliczamy od samego rana 10 kawałków, które najczęściej w ciągu ostatnich 8 lat pojawiały się na antenie Vox FM. Godzinę temu było miejsce trzecie, bo jesteśmy już na podium. To było Lofty Majorka. 1863 razy, łącznie z dzisiejszym, to będzie 1864 razy pojawiło się na antenie Vox FM. No to skoro było miejsce trzecie, no to czas na miejsce drugie. Najczęściej, najchętniej granych kawałków na antenie Vox FM. 100 razy częściej niż Loft Majorka, bo 1967 nadań. Cóż to takiego? Dwa. Ja myślę, że zaskoczenia nie będzie. Znacie, lubicie. Dr. Alban, It's My Life, dwójeczka. Szpilki, szpileczki, szpilunie, ulala, chciałabym więcej, lubicie, podoba wam się, no pewnie, że tak, bez lista to jest numer 2, a może być numer 1, wszystko będzie jasne jutro przed 20 po 18, z kolei zaprasza Krzysiek Skrzypkowski na takie trochę pourodzinowe wydanie, co by nie mówić, głosujcie voxfm.pl albo nasza mobilna aplikacja. Czy wy wiecie, że to już 23 minuty po 15 w czwartek? No błagam was, przecież to już się witamy praktycznie z piątkiem. Internet żyje tym, że podobno Lionel Messi będzie musiał oddać złotą piłkę, znaczy nie, nawet nie tyle, że będzie musiał, ale podobno odda złotą piłkę. Ja sobie myślę, oho, czyli jednak Lewandowskiemu skapnie. Nie, wcale nie. Chodzi o to, że on poprzednie 6, bo to 7 jego, oddał do Muzeum Barcelony, w której bardzo długo grał i te chyba też odda, tam stanie i Muzeum Barcelony mówi, no to my chcemy. Tak, wiecie co? Nonsens. Kto daje i odbiera, ten... To jest dzień. W ogóle bez sensu. Jakby dali Robertowi Lewandowskiemu, to on by na pewno nie oddał. Chociaż z drugiej strony. See you, move your body, Abba SOS, to za chwilę gramy. Life
Nie da się słuchać tej piosenki na tak zwanego głodniaka, no bo umówmy się, piosenka o sosie, pora obiadowa, w związku z tym wszystkim życzymy smacznego. Róbcie głośniej, bo za półtorej minuty najświeższe wydanie wiadomości w Vox FM. Reklama. Na zegarach 15.30 to czas na najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Zaprasza Rafał Piech. Sejm odrzucił w pierwszym czytaniu obywatelski projekt ustawy całkowicie zakazującej aborcji. Projekt zakładał, że przerwanie ciąży może być traktowane jak zabójstwo. W związku z tym za jej dokonanie mogłoby grozić nawet dożywocie. Do tego tematu wrócimy w wiadomościach za pół godziny. Rada Unii Europejskiej przyjęła kolejny pakiet sankcji wobec Białorusi. Obejmą one około 30 osób i firm zaangażowanych w represje wobec społeczeństwa, ale też z wprowadzaniem imigrantów. Wśród przyjętych sankcji jest zakaz wjazdu do Unii i zamrożenie pieniędzy w europejskich bankach. To piąty pakiet sankcji wobec Mińska od sfałszowanych wyborów prezydenckich na Białorusi, ale pierwszy związany z wywołaniem przez Białoruś kryzysu migracyjnego. Po przerwie spowodowanej pandemią szopki wróciły na krakowski rynek. Szopkarze ustawili swoje dzieła wokół pomnika Adama Mickiewicza. Tym samym ruszył 79. konkurs szopek krakowskich. Laureatów poznamy w najbliższą niedzielę. Potem od 6 grudnia do 27 lutego szopki będzie można oglądać na wystawie pokonkursowej, która wraca do wyremontowanych wnętrz Pałacu Krzysztofory. Joel Corey Mabel, I wish, czyli chciałabym, no my też. Bardzo wam dziękujemy za ostatnie 8 lat, bo to fantastyczne rzeczy, SMS-y przychodzą. Tak jak na przykład ten SMS, to jest SMS od Mateusza. Zdrowia, szczęścia, pomarańczy. Niech Pawelec wam nago tańczy. Ale, chwileczkę. W jakim sensie nago tańczy? Ja myślałem, że na urodziny to się życzy takich raczej pozytywnych rzeczy. A tylko właśnie sobie wyobraziłem. Nagi Pawelec tańczy. Wy to macie szczęście, bo w radiu przynajmniej nie widać. W rytmie hitów. Fox FM. W rytmie hitów. Fox FM. Fox FM. Just like my Vox FM. Od 8 lat razem. Alan Walker, The Spectre, Alan Walker, który również w ciągu ostatnich 8 lat był z nami bardzo często na antenie Vox FM. Ale kto był najczęściej, tę zagadkę rozwiążemy już za chwilę, bo punktualnie o 16 wiadomości, a po 16 wszystko stanie się jasne. W programie To jest dzień. Wyjaśnienie miejsca numer 1 w naszym zestawieniu 10 najchętniej, najczęściej granych hitów na naszej antenie. No to co, zapowiedziane wiadomości za chwilę. Autopromocja. Hello. Nie hello. Tylko halo. Wielkie halo. Wielkie halo. Wielkie halo z Vox FM. Od 18 słuchacze przejmują voxową antenę. Dobry wieczór, chciałem zamówić taksówkę, piosenkę Ti amo, pięknie łodzie. Poproszę piosenkę z Zenka Martyniuka. Zenka Martyniuka. Serdeczne pozdrowienia od Patryka i Artura z Londynu dla całego Vox FM. Pozdrawiam. Pozdrawiajcie i zamawiajcie piosenki już teraz. 609-869-869. Wielkie halo z Vox FM. Od 18 zaprasza Michał Zarzycki. Autopromocja. Reklama. Nie żyje 6-letnia dziewczynka potrącona na przejściu dla pieszych w Wejherowie. Sejm odrzucił obywatelski projekt ustawy całkowicie zakazującej aborcji. Iga Świątek rozpoczęła przygotowania do nowego sezonu. Na zegarach 16, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Rafał Piech.
Dramatyczne informacje z Pomorza. Lekarzom nie udało się uratować życia sześciolatki potrąconej na przejściu dla pieszych w Wejherowie. Dziewczynkę potrącił bus. Sześciolatka była pod opieką osoby dorosłej i też z innym młodszym dzieckiem. Tym pozostałym osobom na szczęście nic się nie stało, natomiast sześciolatka została ciężko ranna, została przewieziona do szpitala. Informuje Aneta Potrykus z wejherowskiej policji. Ze wstępnych badań wynika, że kierowca busa był trzeźwy. Policja ustala wszystkie okoliczności wypadku. Od kierowcy pobrano krew, ma być przebadana pod kątem obecności narkotyków. Sejm odrzucił już w pierwszym czytaniu obywatelski projekt ustawy całkowicie zakazującej aborcji. Dokument zakładał, że przerwanie ciąży może być traktowane jako zabójstwo. W związku z tym za jej dokonanie mogłoby grozić od 5 do 25 lat więzienia lub dożywocie. Szczegóły zna Jacek Prusinowski. Jak wyglądał dokładny rozkład głosów posłów? Klub Prawa i Sprawiedliwości się podzielił. 155 posłów, w tym prezes partii Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki, głosowało za odrzuceniem projektu. Dalszych prac nad nim chciało 41 parlamentarzystów partii rządzącej. 12 osób wstrzymało się od głosu. Koalicja Obywatelska, Lewica, PSL, Polska 2050 i Porozumienie chciałyby, by inicjatywa obywatelska trafiła do kosza. Także większość Konfederacji. Projekt został przygotowany przez Fundację Pro Prawo do Życia i złożony w Sejmie przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Stop Aborcji. Zebrano pod nim 130 tysięcy podpisów. Policjant i były funkcjonariusz skazani na rok więzienia za pobicie pseudokibiców w Sopocie. To kolejny już prawomocny wyrok w tej sprawie. Chodzi o wydarzenia z 2014 roku. Po 2-letnim procesie mężczyźni zostali uniewinnieni. Pokrzywdzeni złożyli jednak apelację i sąd wyższej instancji uchylił ten wyrok oraz nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy. W tym roku, w lutym, sąd rejonowy skazał mundurowych na kary po roku więzienia. Dziś sąd apelacyjny podtrzymał ten wyrok. Wiadomości Vox FM. Świętuj z nami nasze urodziny. I właśnie dlatego, że dziś świętujemy 8 urodziny naszej stacji, postanowiliśmy przybliżyć Wam nieco nas samych, ale też pokazać, jak wygląda nasza praca. Jeśli czasem zastanawiacie się, kto decyduje o tym, jaka piosenka pojawi się u nas w danym momencie, to odpowiedź jest jedna, to Krzysiek Skrzypkowski. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów Vox FM, ale też szef muzyczny naszej stacji. Zajęć, jak sam mówi, ma wiele. Ja w Vox FM zajmuję się prowadzeniem programu codziennie między 10 a 14 od poniedziałku do piątku oraz w piątek między 18 a 20 mam przyjemność zaprezentować best listę, czyli no, listę przebojów w Vox FM. A dodatkowo także jestem odpowiedzialny za to, jakie piosenki i kiedy się pojawiają na naszej antenie, czyli jestem szefem muzycznym stacji. A z Vox FM związany jest niemal od początku istnienia naszego radia. Są dwa terminy, jeżeli chodzi o start mojej pracy w Vox FM, no bo jeżeli chodzi o muzykę, o programowanie właśnie muzyki w stacji, to zajmuję się tym od samego początku, no ale z racji tego, że tam jeszcze parę spraw musiałem pozałatwiać w 2013 i na początku 2014 roku, to antenowo do zespołu dołączyłem wspólnie z Przemkiem Sasowskim na początku kwietnia 2014 roku. A jak wyglądają przygotowania do codziennego programu? Czy generalnie w ogóle się nie przygotowuję do pracy, bo obserwuję, co się dzieje dookoła i to mi pomaga układać wszelkie wejścia antenowe, no bo co najbardziej interesuje słuchaczy? To, co się dzieje koło nich, prawda? I skomentowanie rzeczywistości to chyba jest najlepsze, co można powiedzieć słuchaczowi. Natomiast jeżeli chodzi o drugą moją pracę, że tak się wyrażę, czyli programowanie muzyki, no to tutaj też się do tego nie przygotowuję. Po prostu słucham muzyki i jeżeli coś jest fajne, no to włączamy do grania. Jak wychodzi to w praktyce, możecie się przekonać codziennie słuchając Vox FM. A dla tych, którym jeszcze mało i chcieliby zobaczyć, jak wygląda m.in. Krzysiek Skrzypkowski, Facebook, Instagram, Vox FM, tam specjalnie dla Was przygotowany urodzinowy film. Tymczasem 4,5 minuty po 16. Pytamy, co tam w świecie sportu. Wiadomości sportowe Vox FM. Zadanie na dziś: po raz pierwszy zdobyć Paryż. Taki cel stoi przed zawodnikami Łomży Vive Kielce. Wieczorem zagrają na wyjeździe z Paris Saint-Germain, z którym nigdy jeszcze nie wygrali we Francji. To będzie mecz 9. kolejki Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Miesiąc temu we własnej hali wygrali Kielczanie 38-33. Trzeba też powiedzieć, że oni od tej porażki z nami zagrali do dzisiaj bardzo dobre spotkania, wygrywają pewnie, zdecydowanie. Wydaje mi się, że czeka nas bardzo trudne zadanie, tym bardziej, że my w Paryżu jeszcze chyba nigdy nie wygraliśmy. Zawsze były tam srogie
porażki. Mówił drugi trener Vive, Krzysztof Lijewski. Mistrz Polski jest liderem grupy. Początek dzisiejszego meczu z PSG o 20:45. Iga Świątek rozpoczęła przygotowania do nowego sezonu. W sztabie tenisistki nie dojdzie do żadnych zmian. Trenerem nadal będzie Piotr Sierzputowski. W sztabie pozostanie też Maciej Ruszczyk, trener od przygotowania fizycznego oraz psycholog Daria Abramowicz. Świątek nowe rozgrywki rozpocznie w styczniu w Australii. Zagra w Adelaide i Sydney, a w trzecim tygodniu stycznia w Australian Open. Pogodnego dnia życzy sponsor programu. Właściciel sklepów Gzela. Wędliny zborów. Najbliższej nocy deszcz ze śniegiem z mieszkańcami Olsztyna oraz Rzeszowa. Sam deszcz z kolei w nocy popada tylko w Gdańsku. W Zakopanem również możliwy deszcz, ale tylko nad samym ranem. Uwaga, bo tam będzie bardzo ślisko. Minus 3 stopnie w Zakopanem, najchłodniej. Podobnie zresztą w Olsztynie minus 3. Minus 2 na całej ścianie zachodniej, także Poznań i Bydgoszcz. Minus 1 we Wrocławiu, w Łodzi, w Katowicach, w Opolu, w Kielcach, w Krakowie. W Rzeszowie już z kolei 1 na plusie, podobnie w Lublinie. Oj, tyle. Pogodnego dnia życzy sponsor programu. Producent wyrobów z kociewskiej wędzarni Gzela. Wędlin zborów. To jest dzień. Boże, przy takiej zimowej, co prawda powiedziawszy aurze, to że biometr niekorzystny, to pewnie nawet nie trzeba dodawać. 6,5 minuty już po godzinie 16. Gratulujemy wszystkim, którzy do 16 pracowali, po 16 mają wolne. Sprawdzimy zaraz, czy u was czwartek na tak, czy na nie, biorąc pod uwagę, że dzisiaj urodziny, to podejrzewam, że pytanie powinno brzmieć troszkę inaczej. Czy u was ten czwartek na tak, czy na tak? Morandi Angels, Love is the Answer, Playboys po polsku, Pokochaj mnie. O, jaka urodzinowa piosenka. Gramy, Kamil Rutkowski, program To jest dzień. Razem z wami do 18. Taka propozycja od grupy Playboys. Pokochaj mnie. Już. To jest dzień. Na tak, na nie. Pytanie do was, jak codziennie w popołudniu, jak tam u was czwartek, czy na tak, czy na nie, czy na tak, czy na tak, no bo dzisiaj wiadomo, 8 urodziny w Vox FM. To raczej spodziewam się, że u was również płynie to sobie wszystko bardzo pozytywnie, ale gdyby jednak nie, to będziemy sobie oczywiście tutaj radzić. Dajcie znać, 609-2x869, numer do Vox FM bardzo dobrze znacie, prosto do studia, oczywiście można dzwonić. Pisze tutaj Hanka pisze, u mnie dzień raczej na tak, spędzam razem z wami te 8 urodziny i prawdę powiedziawszy czuję się tak, jakbym sama miała urodziny. O, no to bardzo, ale to masz, bo my obchodzimy urodziny razem z wami. Halo, dzień dobry, jak masz na imię? Michał. Michał, dobrze usłyszałem? Tak. Cześć, Michał, co tam u ciebie, powiedz, czwartek, tak czy nie? No oczywiście, że tak. Jadę zaraz na pierwsze zakupy przedświąteczne, jakieś prezenty dla żony, dla rodziny. Ulala, ulala, o stary, masz siłę, masz zdrowie o takiej godzinie jeszcze jeździć na zakupy? No nie mam, ale wy mnie wspieracie cały czas. Dobra, brawo, o, fantastyczna odpowiedź, podoba mi się bardzo, ale to bardzo. Halo, dzień dobry, jak masz na imię? Cześć, Bartek z tej strony, cześć. Z Poznania, kierowca. Cześć, Bartusiu, dzisiaj, co tam u ciebie dobrego? Dzisiaj na tak zostanę tatą. Nie taka wierzę! W końcu przydała. Nie wierzę, nie wierzę. Słuchaj, ale co dzisiaj się dowiedziałeś? Ja dowiedziałem się wczoraj. O matko, a to pierwsze czy kolejne, czy już masz zaprawę? No pierwsze. Nie, no to bracie, to ja nie wiem co powiedzieć, to my tu urodziny, ten się dowiaduje o dziecku. No super, po prostu super. Halo, dzień dobry, jak masz na imię, kogo witamy? Halo, cześć, Artur. Cześć, Arturze, co tam u ciebie dobrego, czwartek, tak czy nie? No kurde, świetny czwartek, jak ulubiona stacja radiowa ma urodziny zawsze jak mur poprowadza, ja, masz to już w ogóle. Wiesz co, ja się dzisiaj czuję tak jak to ja bym miał urodziny, a to tak naprawdę my razem z wami mamy urodziny, bo umówmy się, bez nas nie byłoby Vox FM. 609-2x869. Jak tam czwartek u was? Na tak czy na nie? Dajcie znać koniecznie. Prosto do studia. Można zadzwonić i można się wypowiedzieć. Halo, dzień dobry. Jak masz na imię? Można zadzwonić, można się wypowiedzieć. Halo, dzień dobry. Jak masz na imię? O, ktoś nas chyba słucha, ale po radiu. Jeszcze się rozłączy. No to niedobrze. To od teraz masz dzień na nie. I to przeze mnie. W sensie ja ci tak mówię. Ostatni telefon jeszcze możemy odebrać. Halo, dzień dobry. Jak masz na imię? Urlop. Tak. Usłyszałem urlop. Jutro urlop. To poczekaj, a jak masz na imię? Ela z Piotrkowa, jutro masz urlop, do kiedy? No, do poniedziałku, wracam do pracy. Matko, to taki długi weekend, wiesz, to jest taka informacja, że u ciebie to jest dzień na tak, a u reszty... To jest dzień. Na tak, na nie.
a u reszty na nie. Jest tu Karol G, Don't Be Shy, trójeczka z Best Listy. Jakie to są przyjemne rytmy, zwłaszcza w czwartkowe popołudnie, kiedy człowiek już myśli o piątku, jeszcze jutro tylko, jak to się ładnie mówi, odpękać. No i weekend! A dzisiaj 8 urodziny Vox FM, do tego więc czwartek podwójnie bardzo dobry. Od rana 10 kawałków, które najczęściej w ciągu ostatnich 8 lat pojawiały się na naszej antenie. Odliczaliśmy od dziesiątki do miejsca drugiego. No a przypomnijmy sobie, jak to wyglądało, zanim poznamy numer 1. Na 10 piersi Bałkanica 1671 razy w ciągu 8 lat. La Bouche Be My Lover 1737. Dwa razy więcej Cher Believe 1780. Na miejscu 7 było No Mercy, Where Do You Go. Na miejscu 6. ATC Around the World 9 razy więcej, czyli 1789, a 6 razy więcej Corona. O, wiedziałem. The Rhythm of the Night. Zgadnijcie dlaczego. Hit Hunter na miejscu 4. Revolution in Paradise. Tu już duża przewaga. 1841 razy. Pojawiła się na antenie Vox FM 22 razy więcej, czyli 1863. To już miejsce 3. Loft i Majorka. O rany, ponad 100 więcej. Dokładnie 104 razy więcej. Na miejscu 2. przed godziną Dr. Alban, It's My Life. No to czas się chyba dowiedzieć, który kawałek w ciągu ostatnich 8 lat na antenie Vox FM gościł najczęściej. Już wam mogę zdradzić, że to było 2123 razy. Czyli, no, prawie 200 razy więcej niż na miejscu drugim Dr. Alban, It's My Life. Która piosenka zatem jest, można powiedzieć, piosenką ośmiolecia? Vox FM. Od 8 lat w rytmie hitu. Jeden. Znacie ją dobrze. What is love? Hathaway, What is Love, numer 1 naszego 8-letniego zestawienia. Najczęściej w ciągu ostatnich 8 lat grana piosenka na antenie Vox FM. Napisał Adaś na 609 2x869. Już wiadomo, że to jest ulubiona piosenka skrzypka. No nie do końca, nie do końca, bo to tak nie działa. To jest wasza ulubiona piosenka. O, tak to właśnie działa. 28 minut po godzinie 16. Za 2 minuty oczywiście najświeższe wydanie wiadomości. Bądźcie z nami, jak przez ostatnie 8 lat. Reklama, reklama. Na zegarach już 16.30, to czas na najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Zaprasza Rafał Piech. Czwarta fala pandemii nie zwalnia. Ostatniej doby znów zmarło ponad 500 zakażonych pacjentów. Łącznie zanotowano ponad 27300 nowych przypadków. W pierwszej dobie funkcjonowania szpital tymczasowy w Łodzi przyjął 6 pacjentów. Wkrótce dołączy do nich co najmniej 10 kolejnych, którzy są transportowani z innych placówek. W całym kraju w szpitalach przebywa ponad 21 tysięcy chorych. Blisko 2 tysiące z nich jest podłączonych do respiratorów. Tymczasem Europejska Agencja Leków rozpoczęła badania nad nową szczepionką na koronawirusa. Chodzi o preparat firmy Valneva. Agencja oceni zgodność szczepionki ze zwykłymi unijnymi normami skuteczności, bezpieczeństwa i jakości. Sprawdzi również, czy korzyści z przyjęcia preparatu przeważają nad ryzykiem. Papież Franciszek przyleciał na Cypr. Pierwszym punktem programu wizyty będzie spotkanie z duchowieństwem w katedrze w stolicy kraju Nikozji. Następnie oficjalna państwowa uroczystość powitania w Pałacu Prezydenckim. To druga w historii wizyta papieża na Cyprze. Pierwszy wysp odwiedził 11 lat temu Benedykt XVI. W tym roku więcej zapłacimy za przedświąteczne zakupy. W listopadzie inflacja wyniosła 7,7%. Wzrostu cen boją się nie tylko konsumenci, ale i sprzedawcy. Już teraz brakuje pewnych rzeczy do świątecznych ozdób. W zeszłym roku całego karpia za jakieś 12-13 zł. Myślę, że w tym roku poniżej 18 zł karpia nie kupimy. To nie będą tanie święta. Ekonomiści szacują, że to nie koniec wzrostu cen. Jest! Dzień. W twoich oczach jest coś. O, rany. Czy wy też macie, że jak słyszycie tę piosenkę, to od razu jakoś tak samowolnie przyspieszacie? No właśnie! A później mandaty! Na Luka Rossiego to zwalajcie. A co, jak was zatrzymają? 21,5 po 17. Zresztą wszystkim policjantom, bo wiem, że tacy nas również słuchają z policji drogowej. Bardzo proszę, jak Luka na hasło Luka Rossi, pouczonko, dobrze?
załatwiłem. Tak jak chcieliście. Słuchajcie, czy słyszeliście, że jest taka inflacja, że jak się podobno kupuje żywą choinkę, to wystarczy przynieść do domu i od razu nie ma igiełek? No drogo, panie drogo! Na Wigilii to podobno zamiast karpia będzie filet samychości, na choince co druga lampka będzie się świecić, takie rzeczy. A gdzie jeszcze prezenty? Tutaj ludzie pytają. Chociaż w przypadku prezentów akurat spokojnie, bo prezenty możecie sobie załatwić sami od najbliższego poniedziałku. Jak dobrze liczę, to jest 6 grudnia Mikołajki, nie przez przypadek. Startujemy z naszą przedświąteczną akcją O Choinka, a w O Choince do wygrania, tak patrzę, telewizory, konsole, smartfony, smartwatche, kamerki. No, jak to mawiają specjaliści w temacie prezentów, ho, ho, ho. Ho, 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 choroba, ale w tym roku, drogie te prezenty, musicie mi pomóc. O Choinka, moc prezentów od Vox FM. Nie wiem, czy dobrze usłyszałem, ale moim zdaniem w tym roku Mikołaj ma jakiś taki podlaski zaśpiew. Jaka to jest pozytywna piosenka, to jest głowa mała, to się płynie przez czwartkowe popołudnie. Dopamina, czyli dopamina. Pewnie jesteście ciekawi, czym jest dopamina, prawda? Założę się, że bez tej wiedzy nie możecie żyć. To bardzo proste. To organiczny związek chemiczny, który obok adrenaliny i noradrenaliny zalicza się do grupy katecholamin. Dziękuję. Coś tam ważnego w organizmie robi, generalnie wyrzut dopaminy podobno jest pozytywny. Tego się trzymamy. Ekstazy chciałem być, a propos dopaminy, Bad Boys Blue, Lady in Black za chwilę. Dycha. 10 minut. I o 17 będą punktualnie wiadomości w Vox FM. Czy wy też w takich chwilach, powiedziałbym, trudnych, poprawiacie sobie tą piosenką humor? No to nie jesteście sami. Share the Ship Song, It's in His Keys. 2 minuty i będzie godzina 17. O 17 to podobno tak naprawdę dzień się dopiero zaczyna, zwłaszcza dla tych, którzy rozpoczęli go, no, o 16.30. A są tacy, uwierzcie mi na słowa. Wiadomości przed nami, Seabull, po nich Baltimora. No i muzyczne niespodzianki od polskich artystów. Defis, miły pan. Reklama. Reklama. Wypadkiem w Czernichowie zajmie się prokuratura, zginęło w nim dwoje strażaków ochotników. Ustawa zaostrzająca kary dla piratów drogowych czeka już tylko na podpis prezydenta. Utrudnienia na kolei, nie jeżdżą pociągi na odcinku Malbork, Stare Pole, wiatr uszkodził sieć trakcyjną. Na zegarach 17 to czas na wiadomości Vox FM, zaprasza Rafał Piech, posłuchajmy. Prokuratura jeszcze dziś ruszy ze śledztwem w sprawie wypadku strażaków OSP. Kiedy jechali na interwencję do pożaru pod Toruniem, ich samochód zderzył się z tirem. Zginęło dwoje strażaków. Więcej o tym nasza reporterka Marta Łazarska. Sprawę badać będzie jednak lipnowska prokuratura. Samochody, które zderzyły się dziś rano na Krajowej Dziesiątce, to wielkogabarytowe pojazdy, stąd tak duża siła zderzenia. W wyniku wypadku zmarły, przypomnę, dwie osoby, 29-letnia medyczka oraz 62-letni konserwator w urzędzie gminy. Troje strażaków nadal przebywa w szpitalach w Toruniu i w Lipnie. Nie. Póki co wiemy, że wóz jechał alarmowo, czyli z sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi. Kierowca tira był trzeźwy. W geście solidarności o godzinie 18 w komendach Straży Pożarowej zawyją syreny ku pamięci zmarłych. Teraz ważna informacja dla podróżujących koleją. Z powodu silnego wiatru doszło do uszkodzenia linii trakcyjnej. Ruch pociągów na odcinku Malbork-Stare Pole jest wstrzymany i tak ma być co najmniej do godziny 20. Za pociągi regionalne wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Pociągi dalekobieżne jadące w kierunku Olsztyna kierowane są przez Iławę. Zaostrzenie kar dla piratów drogowych coraz bliżej. Sejm przyjął większość senackich poprawek do noweli zaostrzającej kary dla sprawców wykroczeń drogowych. Nowe przepisy m.in. podwyższają maksymalną wysokość grzywny z 5 do 30 tysięcy złotych. Posłowie nie zgodzili się jednak, aby w określonych przypadkach wpływy z grzywien trafiały do budżetów samorządów. Teraz nowelizacja trafi do podpisu prezydenta. Ten weekend wiele stacji narciarskich rozpocznie zimowy sezon. Aby jednak jazda na nartach czy snowboardzie była bezpieczna, trzeba się do tego dobrze przygotować. Nie można tego robić dzień czy dwa dni przed wyjściem na narty. Oczywiście tego typu przygotowania powinny być poprzedzone treningiem, czy takimi, można powiedzieć, ćwiczeniami ogólnorozwojowymi. Chcąc bezpiecznie rozpocząć pierwsze zjazdy, przed samymi zjazdami trzeba zrobić rozgrzewkę, trzeba troszeczkę przygotować ciało do zupełnie innego wysiłku niż jazda na rowerze, czy biegi, czy chodzenie. Mówił ratownik
krynickiej grupy GOPR Grzegorz Sus. W regionie sądeckim w weekend będzie można pojeździć na jednym ze stoków w Tyliczu. Do zimowego sezonu przygotowują się również stacje narciarskie z Podhala. Wiadomości Vox FM. To są nasze urodziny. Pracę zaczyna o świcie po to, żebyście już od rana byli doskonale poinformowani o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Marta Kiermasz to głos porannych wiadomości Vox FM. Z okazji 8 urodzin naszej stacji zdradziła, jak wygląda jej codzienna praca w newsroomie. W Vox FM przygotowuje i prezentuje poranne wiadomości, co oznacza, że wstaje naprawdę o dziwnej godzinie, bo o 3 w nocy. Kiedy wszyscy jeszcze śpią, ja już jestem w drodze do pracy. Pojawiam się w redakcji około godziny 5. Wtedy też zaczynam przeglądanie wszystkich portali informacyjnych, wszystkich agencji informacyjnych z Polski i ze świata, no bo trzeba sprawdzić, co wydarzyło się przez całą noc, gdy jeszcze wszyscy smacznie spaliśmy. Taki przegląd wydarzeń zajmuje około 20-30 minut. Dopiero wtedy, gdy już uzupełnimy naszą wiedzę, możemy przystąpić do pisania wiadomości. Ale uwaga, taka praca może naprawdę wciągnąć. Nawet wychodząc z redakcji, gdy już wyłączamy swój mikrofon, zabieramy swoje rzeczy, nie jesteśmy w stanie odciąć się od informacji, od newsa, ponieważ przychodząc tutaj rano na dyżur, musimy wiedzieć, co działo się w poprzednim dniu, musimy być na bieżąco. Poza tym jest to też forma pewnego uzależnienia, chociaż bardzo nie lubię tego słowa, ale jednak jesteśmy trochę uzależnieni od newsa, od informacji. Lubimy wiedzieć, co się dzieje, lubimy znać ciąg dalszy tych informacji, które sami o poranku przekazujemy. Dlatego wracając do domu, bardzo często nie idziemy spać, tylko włączamy programy informacyjne, siedzimy na portalach społecznościowych, przeglądamy różne artykuły, różne portale i cały czas wchłaniamy wiedzę, wchłaniamy informacje. W Vox FM Marta ma jeszcze jedno oblicze. Jest autorką podcastu Zło, zbrodnia, łowca, ofiara, w którym możecie usłyszeć szokujące historie seryjnych morderców. Jak to brzmi? Sprawdźcie koniecznie na voxfm.pl. Pogodnego dnia życzy sponsor programu. Właściciel sklepów Gzela. Wędliny zborów. O, to żeby zostać w temacie, to w pogodzie będzie wiało złem. Dlatego, że minus 3 stopnie tej nocy w Zakopanem, minus 1 na termometrach w Opolu, w Katowicach, we Wrocławiu, w Krakowie, w Kielcach, w Łodzi, w Poznaniu, Zielonej Górze, Gorzowie, Szczecinie, Bydgoszczy, minus 2, minus 3 także w Olsztynie, minus 1 w Suwałkach i w Białymstoku. Deszcz tylko z mieszkańcami Gdańska oraz nad ranem Zakopanego, z kolei deszcz ze śniegiem w Olsztynie i w Rzeszowie. Poza tym wszędzie sucho, biometr dzisiaj niekorzystny, wiatr naprawdę wieje mocno, głowę urywa. Pogodnego dnia życzy sponsor programu, producent wyrobów z Kociewskiej Wędzarni Gzela. Wędlin zborów. To jest 5,5 minuty po godzinie 17. Lubię takie dni jak dzisiaj, bo 2 grudnia to są urodziny Vox FM. W tym roku wypadają już 8. Czym by były urodziny bez tortu? Jest. Czym by były urodziny bez wspomnień? Są. Czym by były urodziny bez prezentów? Oczywiście, że jest. I w tej godzinie powędruję. Jaki lepszy prezent na urodziny niż nasza urodzinowa bluza? A powędruję sobie do kogoś z was, gwarantuję. Najbardziej polski z polskich, Sibul. Mam do was pytanie, ale to tak po starej znajomości, 13 minut po godzinie 17. Ktoś się dzwonił, mówił, że dzień na tak, bo się wybiera na zakupy przedświąteczne, prezenty jakieś pokupować i tak dalej. To jest pytanie, czy wy już macie gotowe prezenty na Mikołajki? Tak? Nie? Nie? Tak? Tak? Tutaj nie? Tutaj nie wiem? Co to znaczy nie wiem? W każdym razie pytam o to dlatego, że słuchajcie, Mikołajki w najbliższy poniedziałek, tak? Tu puszczam oko do najlepszych Mikołajów świata, czyli oczywiście do rodziców, do pomocników Mikołaja. Pardon, bo to jeszcze dzieci słuchają, wiadomo. Słuchajcie, jest duży problem z kupnem prezentów, jakie się wymarzyło, a to wszystko, jak czytam, przez korek logistyczny z Chin. Zacząłem się zastanawiać, czym jest korek logistyczny z Chin. Otóż okazuje się, że te wszystkie dostawy przez tę całą pandemię koronawirusa wzięły, utknęły, nie dojechały na czas. No i w sklepach chce się kupić, prawda? Ma się pieniądze, skądś tam, jakieś, a w sklepach nie ma nic. Słuchajcie, mi to przypomina czasy już słusznie minione, kiedy w sklepach była tylko musztarda i ocet. I zrób coś z tego, żeby nie piekło. To jest
jak mawiał klasyk. Drenchy, Norant, Chris, Remedy już teraz w programie To jest dzień. Defis, miły pan, jeszcze raz. Za chwilę będziemy świętować z prezentami, rzecz jasna. Bądźcie z nami. Wiecie co? Ta piosenka moim zdaniem ma szansę być piosenką kolejnego ośmiolecia. Vox FM to Defis z miłym panem i z panem Bogdanem. Jeszcze raz, bestlista voxfm.pl, nasza mobilna aplikacja. Ta piosenka spadła ostatnio, więc to trzeba coś z tym absolutnie zrobić. Dzisiaj 8 urodziny Vox FM, świętujemy, opowiadamy, jesteśmy razem. No super, super, naprawdę. Cieszymy się bardzo, bardzo wam dziękujemy za ostatnie 8 lat. No i prosimy oczywiście o więcej. Słuchajcie, ja mówiłem o tym, że bluza jest taka urodzinowa nasza. Możecie sobie podejrzeć na tak zwanych naszych socialach, tam również filmik. W radiu nie widać, to na filmiku zobaczycie, jak to wszystko tutaj wygląda, tylko żeby później nie było na mnie, że oj, mogłam nie patrzeć, albo mogłem nie patrzeć. Odkąd się dowiedziałem, jak to wygląda, to jak, ta, jak pan wygląda, to nie. To żeby nie było. Ale wszystko można zobaczyć. Bluzę również można zobaczyć. Mam jedną taką 609 2x8 69. Wiecie co? W filmiku opowiadamy o naszych najlepszych momentach, najlepszym momencie w Vox FM. To może jaki jest wasz najlepszy moment w Vox FM? Napiszcie 609 2x8 69. Bluzą się odwdzięczam, bardzo urodzinową, gustowną bardzo. Na kolejne ośmiolecie, jak znalazł. Clean Bandit, Zara Larsson i oczywiście Symfony. Wasz najlepszy moment z Vox FM. Piotr z Poznania pisze, najlepszy moment to gdy mogę siebie usłyszeć na antenie. Piotrek z Poznania. No to super, serdecznie pozdrawiamy. 29 po 17 jeszcze pisze, ktoś chętnie bym napisał coś więcej, ale jadę autem, więc zadzwoń, to porozmawiamy. Zmotoryzowani, taka pora, na to nic nie poradzimy. Wiadomości za minutę. Reklama. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Reklama. Na zegarach 17.30, zmiana w studiu Wiadomości Vox FM. Ewelina Kamińska, witamy, dzień dobry. Dzień dobry. I zapraszamy. Gmina Czernikowo ogłasza żałobę. To po tragicznym wypadku, do którego doszło dziś pod Toruniem. Przypomnę, zginęli w nim druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej. Kobieta w wieku około 30 lat oraz 62-letni mężczyzna. Wraz z innymi strażakami jechali na akcję. Ich wóz zderzył się z tirem. Rada Unii Europejskiej przyjęła kolejny pakiet sankcji wobec Białorusi. To w związku z kryzysem migracyjnym. Sankcje obejmują około 30 osób i firm zaangażowanych w represje wobec Białorusinów, ale chodzi też o sprowadzanie migrantów, a sankcje obejmują m.in. zakaz wjazdu do Unii oraz zamrożenie pieniędzy w europejskich bankach. Teraz ważne wiadomości dla pasażerów kolei. Nawet do godziny 20 mogą potrwać utrudnienia w ruchu pociągów na Pomorzu. Na odcinku Malbork-Stare Polo doszło do uszkodzenia linii trakcyjnej. To z powodu silnego wiatru. Za pociągi regionalne wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Są kolorowe, różnych wielkości, wykonane przez dzieci, seniorów, a nawet całe rodziny. Szopki ponownie opanowały Kraków, gdzie ruszył 79. konkurs szopek krakowskich. W tym roku wśród twórców dominuje motyw 500-lecia zawieszenia dzwonu Zygmunta. Zrobiliśmy scenę zawieszenia dzwonu Zygmunta z obrazu Jana Matejki. W tym roku przedstawia Sukienicę i Wawel. Podstawową bryłą jest tat Juliusza Słowackiego i potem wychodzą wieża zegarowa, wieża zygmuntowska. Tegoroczny laureatów poznamy w niedzielę. To jest dzień w rytmie hitów Vox FM. Gosia Główka Kama Sutra będzie na i 21 minut, zostało do godziny 18. To jest dobry czas, żeby przypomnieć, że od poniedziałku prezenty, prezenty, jeszcze raz prezenty w Vox FM pod naszą voxową ochoinką będziemy ustawiać. O rany, a czego tam nie będzie? Jak to się zmieści? Telewizory, smartfony, kamery samochodowe, głośniki, słuchawki i to też takie bezprzewodowe. My idziemy, wiecie, w nowoczesność. To wszystko będzie na was czekało w naszej przedświątecznej, corocznej akcji ochoinka do wygrania. Śledźcie naszą stronę voxfm.pl, tam mnóstwo różnych, różnorakich rzeczy. Ja od 2 miesięcy mówię, że to jest strona urodzinowa, no ale już dzisiaj bardziej urodzinowa.
urodzinowa być nie może. Ósme urodziny Vox FM. VoxFM.pl i nasza mobilna aplikacja. Zapraszam. A skoro urodziny i taka trochę zima w kraju, to proponuję powiew słońca, Alvaro. W rytmie. Dawniej Yazoo, a dzisiaj Madison Mars, New Vibe Who Dis. Trudno powiedzieć, która wersja lepsza. 5 minut do godziny 18. Obiecałem bluzę za wspomnienie najlepszego momentu na antenie Vox FM i bluzę zdobywa Monika, która napisała SMS-a. Najlepszy moment to każdy moment, kiedy jestem z wami. Grajcie dłużej i nic nie zmieniajcie. Michał Zarzecki w studiu. Dobry wieczór. Czy zgadzasz się z moim wyborem? No, jestem wzruszony. Prawda? Tak. Zawsze się zgadzam z twoimi wyborami, ale słuchaczka Monika, tak? No tak. Jak pięknie. Na szczęście większości moich wyborów Michał nie zna, bo musiałby zdecydowanie zmienić podejście. No proszę, jak pięknie tutaj mnie podszedł. Michał, słuchaj, dzisiaj rozmawiamy, bo ósme urodziny to, jak tu wspomnieliśmy, jubileusz, który daje okazję, prawda? Tak. Twój najlepszy moment. Ja wiem, że jest w filmie, ale taki naprawdę taki, który pamiętasz, takiego, który mógłbyś mówić całymi dniami, godzinami. To taki, kiedy poczułem się w Vox FM jak z rodziną, tylko lepiej. Co to znaczy? No, nagle się okazało, że są przyjaciele, jest ciepło, jest dobrze, chcemy coś robić razem i jeszcze do tego są szczęśliwi słuchacze. O rany, no to już ja chyba lepiej tego nie... To dzisiaj program Wielkie Halo naprawdę wyjątkowy po 18. Mamy 8 lat. 609-869-869, numer do Vox FM, dobrze. Dziewiątka znacie. Też się przyda. Kamil Rutkowski. Szóstka też, w komplecie. Autopromocja. Pierwsza zmiana poleca się do porannej kawy. A, dzień dobry, proszę pana, bo ja chcę się zaszczepić i nie mam zawierciu szczepionek w ogóle. Już się bałem tego pytania. Bieńkowski, Piwowarski i Pawelec. Blejse, blejse. Co mam zrobić? Kawę. Słuchaj codziennie od 6 do 9. To jest pierwsza zmiana, budzi was od rana, zawsze roześmiana. Oj, Kaziu, kiedyś cię wezmą normalnie na chórki żeńskie do jakiegoś zespołu. No, jak się skończy twoja kariera w radiu. Pierwsza zmiana. Tak budzi tylko Vox FM. Autopromocja. Reklama.